To, co będziecie widzieli, to jest to, że BIOSy najnowsze UEFI nie są zbyt kompatybilne z systemem operacyjnym Linux. Proszę bardzo, uruchomię komputer i zobaczycie, co się stanie. Wyłączył się. Teraz się włączył z powrotem. Mamy potwierdzenie, że wszystko działa. No i o tym właśnie mówię. Słuchajcie, że po prostu nowoczesne BIOSy UEFI nie są kompatybilne z systemem operacyjnym Linux. Ja już szukałem u siebie w BIOSie, co to może być tego przyczyną, nie mam pojęcia. Zaraz ktoś powie zegar. Ale to nie jest, kurde, zegar. Po prostu BIOS UEFI zaczął dostawać świra. I zaczęło mu odpierdalać na całego. To jest tak za każdym uruchomieniem. Najpierw jest wyłączenie, potem jest na nowo włączenie komputera, a czasem potrafi wypierdolić ustawienia do fabrycznych, bo mu coś nie pasuje. No. Dlatego ja nagrywam ten film, bo jeżeli ktoś ma ten sam problem co ja, to będzie zrozumiał, o co mi chodzi. Powiem wam szczerze, ja mam totalnie wyjebane. Już to zaczyna mnie wkurwiać. Cyberpunk się aktualizuje. Co nam się zaktualizowało? I te gry spokojnie działają na Linuxie, bez problemu. Ktoś mi tutaj pierdzielił, że na Linuxie nie da się grać w ogóle. To jest moja biblioteka gier i to wszystko chodzi na Linuxie. Bez problemu. Więc ja nie rozumiem. Gdzie ktoś tutaj chrzani, że nie da się grać na Linuxie? Jeżeli chodzi o grę Alien, no to tutaj mam za słabą kartę graficzną, ale odpaliłem do samego menu, więc się da. No i powiem wam szczerze, że to jest trochę wkurwiające. To jest trochę wkurwiające, że po prostu BIOS UEFI nie jest kompatybilny do końca z systemem Linux i powiem szczerze, że jestem zdumiony, bo Gigabyte rzekomo zapewnia, że będzie kontynuował. No, kompatybilny, kurwa. Będzie kompatybilny, kompatybilność, kurwa. Się przejęzyczyłem. Kompatybilność. Że będzie kompatybilny, kurwa. No i to jest moja specyfikacja komputera obecnego. Nic strasznego, nic nowego. Powiem wam szczerze, dla mnie to jest, zaraz ktoś powie, zaktualizuj sobie BIOS. No, powiem wam szczerze, to nie da zbyt dużo. Czas, no to tutaj jest, ustawiłem to w ten sposób, jest automatyczna sesja czasowa i tak dalej, ale to Famaci nie ma nic do tego. Ludzie, kurwa, co się BIOS się po prostu popierdolił całkowicie. Coś mu odjebało i tyle. Jakiś pewnie podprogram z Linuxa kłóci się z BIOSem i wychodzą kwiatki dosłownie. No bo jak inaczej, słuchajcie, ludzie to nazwać? War the Thunder, Launcher, jak się aktualizuje. Tak, to też działa na Linuxie. O, jak się aktualizuje. I powiem wam szczerze, ten komputer jest zajebisty i będzie. Ja nie zamierzam go rozbierać na kawałki. On będzie zachowany w tej konfiguracji, jakiej jest teraz. Nic nie będzie z niego wymontowane, nawet karta dźwiękowa. Wszystko zostaje na miejscu. Ale dlatego nagrywam ten krótki film, żeby wam powiedzieć, że no jest jakiś problem, którego nawet chyba nikt nie będzie umiał rozwiązać. No, nie powinno się tak dziać, że się, wiecie, wyłącza komputer po sekundzie, uruchamia się ponownie, wszystko, wiecie, wszystko, kurde, gra,
Mieliście piknięcie, że jest wszystko w porządku, no ale jest coś nie tak, no coś się z czymś kłóci, no bo mówmy szczerze, no. Powiem szczerze, nie wiem co to jest, nie obchodzi mnie, działa, to jest najważniejsze, ale jednak jest jakiś problem. No dobra, czekam na wasze komentarze, może ktoś coś bardzo ciekawego, mądrego napisze, a nie jak jeden użytkownik co napisał, to weź se kurde kup nowy komputer. No najlepiej, to tak jakby sobie strzelić w łeb prosto, bo coś ci nie wyszło. Trzeba dochodzić, gdzie jest problem, a nie od razu wywalać i kupować nowe.